Cześć, witajcie na moim kanale. Dziś zapraszam do recenzji z ekogroszku KGM hurtownia opału. Ekogroszek Silver z bardzo potężną wartością opałową, bo aż 28,2 MJ na kilogram. Jest to naprawdę bardzo duża wartość opałowa, jak na ekogroszki właśnie serii Silver. Zawartość popiołu 5,62%. Zawartości, oczywiście sprawdzimy sobie to. Zawartość siarki 0,68%. Tego ja akurat nie mogę sprawdzić. Zawartość wilgoci 5,4. I jak najbardziej sobie tutaj sprawdzimy. 4 gwiazdki nam tutaj oferuje producent. 25 kg. Jak najbardziej waga się sprawdza. Zaraz zobaczymy sobie, jak wygląda. Zatem otwórzmy właśnie worek. Jak wspomniałem, worki są bardzo fajne. I co na pierwszy rzut oka? O, pierwsze co mamy? Wykwit pirytu. O, możecie sami dostrzec. Granulacja. Bardzo fajna. Suchy. Zobaczcie, no jest suchy. No nie ma co tutaj mówić. Jak najbardziej w porządku. Granulacja, myślę, że jest bardzo fajna. W maksie mamy 25, 18 i tak mamy 32 mm i jakiś najmniejszy kawałek mamy 11 mm na 11, znaczy jak najbardziej frakcja tutaj jest w porządku. Tak jak wspomniałem, tutaj właśnie jest piryt. I o tym też warto wspomnieć. Zatem przejdźmy do samego kotła. Zobaczmy, jak ten ekogroszek spisuje się właśnie w moim kotle Defro Sigma z palnikiem retortowym. W takim razie zobaczmy sobie same ustawienia na ekogroszku KGM Silver. Przypomnę wam, że ja jeszcze daję nocami na kaloryfery, żeby było obciążenie i zobaczycie, jak się właśnie ten ekogroszek pali. Aktualnie kocioł wszedł w nadzór, to tylko chwilowo. Rzadko kiedy kocioł u mnie wchodzi w nadzór. Aktualnie moc kotła pracuje na poziomie 35%. Także jak najbardziej wszystko w porządku. Tu akurat był zanik energii, także nie ma co. Praca kotła jak najbardziej w porządku. Oraz boilera jak najbardziej ok. Zatem zobaczmy sobie same ustawienia, jakie ja właśnie stosowałem na ekogroszku KGM Silver. I ustawienia kotła, parametry mocy minimalna 2 sekundy. A dlaczego, to sobie za chwilkę zobaczycie sami. I maksymalna 4. 41 minimalna i maksymalna 100 sekund. Minimalny wentylator 14 i maksymalny 30, ale jak najbardziej tutaj oscyluje koło tego minimum. Zatem zobaczmy, co tak naprawdę dzieje się w kotle, jak tam właśnie wszystko to wygląda, a ja sobie kocioł wzbudzam do pracy, żebyście mogli właśnie zobaczyć, jak ten ekogroszek się spala, jaką ma efektywność. I zobaczmy sobie, co tu jest w kotle. W kotle, jak sami możecie zauważyć, jak najbardziej wszystko jest w porządku. Tylko siwy osad. Aczkolwiek nie jest tego dużo. Zobaczymy sobie, ile i jak przede wszystkim wygląda popiół na samym dole, na palniku. A tu przypomnę wam, że to jest akurat popiół prawie z 50 kg. I czekamy na same podsumowanie. Zatem idziemy na palnik. W takim razie zobaczmy sobie, jak się pali Silver. Jak kocioł właśnie zbudziłem do pracy. Na bokach, ściankach kotła można tylko dostrzec powierzchowny pył. Brak efektu sadzy, co warto o tym wspomnieć. Kocioł został zbudzony na wyższą moc, żebyście mogli właśnie sobie zobaczyć, jak ten węgiel się pali. Na palniku
wszystko jak najbardziej w porządku. Brak spieków i o tym na pewno trzeba powiedzieć. Fajny płomień, efektywny przede wszystkim. Zobaczmy sobie, ile jest popiołu i jaką ma strukturę właśnie popiół. Popiół ma strukturę mącznistą. Sami możecie zauważyć, no wszystko jak najbardziej jest w porządku. Popiołu jest naprawdę bardzo mało. Myślę, że jest sporo mniej niż producent tam deklaruje na worku. Zatem zobaczymy sobie za chwilę podsumowanie. Tu akurat macie popiół prawie z 50 kg. Ostatnie resztki się dopalają w kotle. I za chwilkę widzimy się przy samym podsumowaniu testu i zobaczymy, ile jest popiołu właśnie z tego ekogroszku KGM Silver. W takim razie zobaczmy sobie, ile będzie zawartości popiołu z ekogroszku KGM Silver. Test trwał około 2 tygodni. Zobaczmy sobie, ile będzie właśnie zawartości popiołu z 2 worków, łącznie 50 kg. Daje nam to wynik 1296 gram, co daje nam, podsumowując, 2,5% popiołu. Powiem tak, jest to bardzo dobra półka na skali popiołu. Jak dla mnie rewelacja, bardzo mało. Brak problemów przy ustawianiu kotła z tym węglem, to na pewno trzeba zaznaczyć. Bardzo dobra jakość, sami widzieliście, z worka się kurzyło. Granulacja jest jak najbardziej w porządku. Kto jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, jak najbardziej zapraszam do subskrypcji kanału. To jak najbardziej motywuje do następnych działań, które dla Was przygotowuję. Do zobaczenia, cześć!